będę go ważyć. Kurde. Sprawiłem w końcu moją instalację hydrauliczną. Wyłączam panele słoneczne. No i stanęliśmy na przystanku autobusowym. Mamy tutaj takie małe wydarzenie dzisiaj na plaży. Halo, cześć wam wszystkim. Cześć. Słuchajcie, jutro wybieramy się w podróż, ale przed tą podróżą jeszcze stanie się bardzo ważna rzecz. Zważymy jutro wana. Także w końcu będziemy wiedzieli, czy nasz ciapek jest za tłusty i go trzeba odchudzać, czy nie. Dokładnie, ja obstawiłam 3300. Tak, a ja 3200. Także zobaczymy, kto miał rację. No i jeszcze jedna rzecz. Paweł miał trochę ostatnio wolnego czasu. No miałem trochę. Korzystając z tego wolnego czasu, zrobił oczywiście trochę kolejnych ulepszeń w naszym kamperze. Tak. Między innymi zrobiłem wentylację do naszej lodówki, do naszego kompresora do lodówki. Zrobiłem otwory w naszym siedzisku i zrobiłem otwory jeszcze w ściance między garażem a tutaj częścią mieszkalną. Zrobiłem również szufladę na nasze patelnie, garnki i szuflada inne, jest super. Inne tam jakieś drobiazgi. Tak, wcześniej się wkurzałam, jak wyciągałam z tego siedziska garnki, bo trzeba było to podnieść do góry razem z poduszką, więc nie było zbyt wygodne. Ale ta szuflada teraz będzie się chyba świetnie sprawdzać. Tak, poinstalowałem uchwyty jeszcze w drzwiczkach do schowków i w drzwiczkach do naszej szafy. No i jeszcze będziemy robić płytki. Tak, będziemy kłaść ala kafelki. Oj, powiedz, że glazurę. Glazurę, tak. Paweł stwierdził, że umie kłaść glazurę. Tak, i położy glazurę. Zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja mam nadzieję, że będzie wszystko super. Położymy, tak, jeszcze Także płytki, więc... Zabierzemy się dzisiaj za płytki, dokończymy już kuchnię, jutro ważenie i wyjeżdżamy. Tak, jeszcze dzisiaj się spakujemy, bo chcę napełnić zbiorniki, żeby były full załadowane i jutro lecimy. A gdzie? Zobaczycie. Już trochę robotki zrobione, słuchajcie. Co my tutaj mamy? No, skończyliśmy już robić, jak widzicie, glazurę z tyłu. Także glazura zrobiona, obsilikonowałem ją całą naokoło. Naprawiłem też tą usterkę, co złapaliśmy w Szkocji, co mi ta woda ciekła. Jak ktoś nie widział, to może zobaczyć awaria w kamperze, film ze Szkocji. Także zamontowałem już ten zbiorniczek wyrównawczy. No co, posilikonowałem sobie tutaj, już chyba to mówiłem, i w bagażniku też sobie posilikonowałem wszystkie listwy naokoło, ponieważ miałem doświadczenie wyciek do bagażnika wody, zalewa bagażnik, a jak sobie obsilikonowałem wszystkie te kantówki naokoło, to wiem, że woda by mi teraz po prostu nie przeciekła tutaj do części mieszkalnej. Także to taki w sumie dobry pomysł. No i to, co mi jeszcze zostało, to muszę teraz się zapakować, bo jak wiecie, jutro jadę do firmy. Tam, gdzie pracuję, mam nadzieję, że pozwolą mi zważyć auto i będziemy w końcu wiedzieli, ile nasz ciapciuś waży. Muszę zapakować jeszcze rowery, tutaj resztę tych gratów. No i zobaczymy, co jutro się będzie działo. Kurczę, mam nadzieję, że będzie wszystko ok, że nie przekroczy 3,5 tony. Jeszcze tylko muszę zatankować zbiorniki. No nie wiem, jakoś to będzie, no przecież bez przesady, jakby co, to najwyżej jeden pan ściągnie. Żartowałem. Dobrze będzie. Także zobaczymy się jutro na wadze. Jak wam wczoraj obiecałem, dzisiaj rozmawiałem z menadżerem transportu, pozwolił mi tutaj skorzystać z wagi firmowej. Także jadę go ważyć. Ha, kurde, trochę się boję. Monika obstawiła 3300 kilo, ja obstawiłem bardzo optymistycznie 3200 kilo. A jak wyjdzie, to zaraz się razem przekonamy. Jedziemy.
więc słuchajcie na spokojnie. Jestem mega, mega szczęśliwy. Van załadowany z rowerami, z napełnionymi zbiornikami. Waży z pełnym zbiornikiem paliwa. Waży 3260 kg. Zobaczcie na to. 1450 przednia oś, 1810 tylna oś. Wszystko razem 3260. Yes! Monika powiedziała 3300, ja powiedziałem 3200. No wygrała, o 10 kilo wygrała. No, także możemy jechać spokojnie w trasę dzisiaj. Pogoda jest piękna, 26 stopni, także uciekam do domku, szybki prysznic i się zbieramy, jedziemy. No i słuchajcie, van zważony, my gotowi. Także wszystko spakowane. Wszystko spakowane, jak należy i wyruszamy do... Nie wiemy gdzie. Nie wiemy jeszcze gdzie. Zobaczycie. Ale jedziemy. Tak, jedziemy. I słuchajcie, robię test. Wyłączam panele słoneczne, bo wam mówiłem, że nie mogę rozładować swojej baterii i wyłączam kompletnie panele słoneczne. Będziemy używali normalnie prądu. Zobaczymy na ile nam starczy. Zobaczymy. Będę was informował na bieżąco. Wyłączamy panele. Ciach. I lecimy. We missed the final call. The writing's on the wall. We fell and now we walk in the ruins of our love. Days gone fading. Nasz dzień zaczął się przepięknie, obudziły nas owce, dreptały tutaj i gryzły trawkę. Było śmiesznie o godzinie w pół do siódmej rano chyba. Tak. Tak? W pół do siódmej to było? W pół do siódmej było, no. No, także... ale później jeszcze pospaliśmy w takim razie. Jesteśmy przy miejscowości Porlok, przy trasie A39 i właśnie nam się gotuje woda i zaraz wam pokażemy resztę, co tu się w ogóle dzieje. Nasze piękne kubeczki ze Szkocji, z tej pottery. Które chcesz? Z jelonkiem? Ja chcę z jelonkiem. W ogóle słuchajcie, przedłużyliśmy sobie blat. No i teraz możemy. Teraz możemy we dwoje sobie tutaj przyrządzać śniadanie. Test naszej baterii cały czas trwa. No ciekaw jestem na ile starczy. Możecie napisać w komentarzach, na ile wam starcza wasza bateria. Ciekaw. Albo co obstawiacie, na ile starczy nasza. Przyleciał? Chyba. Coś pruskała w kałuży. No, robi się... Robi się gorąco. Robi się gorąco. No, widzę właśnie, tam sobie leci. Uważaj, żeby nam tutaj czegoś nie zjadło. No. Dokładnie, bo one lubią jedzenie. Zabierać. O,
Och, tak jest tutaj cudownie, że moglibyśmy siedzieć cały dzień. No. Ale tak troszeczkę zrobił się teraz ruch, podjeżdżają samochody, bo jest tu takie miejsce widokowe, są też takie szlaki, więc wychodzą sobie ludzie z pieskami, z pieskami na spacer. O, właśnie ktoś przyjechał znowu. Także będziemy się już stąd zbierać, zaraz posprzątamy po śniadaniu i lecimy na jakąś piękną plażę. No, lecimy tutaj wzdłuż A39, wzdłuż tutaj wybrzeża. I poszukamy pięknej plaży. Czegoś fajnego. Także zwijamy teraz wszystko i ruszamy. Dopijamy kawkę, zwijamy krzesełka. Za dużo nie mamy do zwijania. I lecimy dalej. Kto zmywa? Ja nie. Ja robiłam śniadanie. Ja robiłam śniadanie. Dobra, ja pozmywam. Gdzie przekonałam się. Okej. Okay. Posprzątane, możemy lecieć. Najbliższa plaża po drodze. Tak. Są tutaj wysokie klify i też nie chcieliśmy na taką plażę, do której trzeba iść długą drogą po klifie. Bo trochę jesteśmy dzisiaj leniwi. Tak, nie chce nam się łazić. Więc tutaj jest troszeczkę niżej. Idziemy teraz, jesteśmy w Hele Bay. Hele Bay. I idziemy na plażę w tym małym miasteczku. Tak jest. No i zobaczcie, jaką fajną plażę znaleźliśmy przy trasie A39. Tak, i relaksujemy się tutaj cały dzień, opalamy się, smażymy. Mamy tutaj foczkę na plaży nawet, która się mamy też dwie. Opala. Jedna jest tutaj koło mnie, a druga tam. Nie, ale jest bardzo fajnie, słuchajcie. Jest, tak, teraz jest bardzo duża plaża, bo jest duży odpływ. Ale widzicie, ale ile ludzi tak. Wcześniej na było. Subach pływa. Chyba to jest fajna zabawa. Supach, sorry, nie subach. Kajak, supach. No fajnie byłoby mieć tutaj kajak. No taki. Jak Foxy i Neddy mają. Zazdrościmy niektórym tutaj właśnie, bo fajnie by było popływać. Jest tak. Spokojne morze. Wydarzenie dzisiaj na plaży. Neil Gilson przepłynął właśnie odcinek 28 mil. Wypłynął ze Swansea. To jest miasto, które się znajduje nad kanałem Bristolskim w Walii. I przypłynął tutaj do tej zatoki. Wpław 28 mil. Zrobił to dla swojego chorego syna. No i dochód z pieniędzy, które wszyscy mogą na ten cel wpłacać, będzie przeznaczony na fundację Pans Panda, która się zajmuje leczeniem dzieci z porażeniem psychoruchowym. Tak, plastyką z właśnie. Tak. I podlinkujemy Wam link w opisie, jeżeli byście chcieli wesprzeć tą fundację. Każda wpłata mile widziana. My na pewno też to zrobimy. Jestem pełen podziwu dla człowieka, który zrobił taki wyczyn. Tak, udało mi się. Udało mi się. Tutaj fajna atmosferka jest. A tutaj właśnie jest ta fundacja. Tutaj o. Panspandas.uk. Także na tą fundację można dokonać wpłaty. Witamy Was w ten prześliczny poranek. No, jest cudownie. Słonko świeci, błękitne niebo. No wczoraj już nic nie nagraliśmy, bo spotkaliśmy się z przyjaciółmi w Mill Parku.
Tak, odwiedziliśmy Kasię i Marka z kanału Kasia Kempinguje, jak również spotkaliśmy Adama i Anię z kanału Retro Przyczepa. Pozdrawiamy Was serdecznie, jak nas oglądacie. No i tak spędziliśmy dosyć długi, bardzo miły wieczór. Tak. No i zaczęliśmy szukać miejscówki o 23. No, a jaki tego finał był? O 23 wszystkie fajne miejscówki przy morzu są zajęte. Tak. Więc troszkę nam się zeszło i po prostu myśleliśmy, że to już jest taka ostateczna ostateczność. No i stanęliśmy na przystanku autobusowym. No i tu właśnie tak wygląda to miejsce. Jest tu przystanek autobusowy, ale sprawdziliśmy, że pierwszy autobus będzie o 10 rano. Tak. Także mówimy, dobra, można spać. Po 10 przyjeżdża autobus, no to przecież się wyśpimy. Wyrobimy się do tego czasu. Dokładnie. No i myśleliśmy, że jest to takie w sumie kiepskie wyjście, no ale już takie ostateczne, bo byliśmy zmęczeni. Ale okazało się to miejsce bardzo fajne, tak super, naprawdę. Słuchajcie, wieczorem słychać było szum morza. Tak. Rano obudził nas śpiew ptaków. Jest tu cisza, spokój. Cisza, spokój. Na pewno też... Ładny widok. No, no trochę tylko ptaki. Tak, a jesteśmy w małej wiosce Georgetown. Mieści się ona niedaleko plaży Woolacombe Beach, do której dzisiaj jedziemy, gdzie Was dzisiaj zabieramy. A więcej na temat tej plaży powiemy Wam później. Teraz zwijamy się i jedziemy, bo musimy poszukać miejscówki w Woolacombe. Mam nadzieję, że znajdziemy coś na naszego ciapka. Wczoraj tamtędy przejeżdżaliśmy, słuchajcie, super miejsce do zatrzymania się, ale było po prostu pełne kamperów, nad samą plażą jest ulica. Tak, i... cała linia taka właśnie brzegowa, tak. Ale wszystko było już zajęte, no co nas za bardzo nie zdziwiło o tej porze, ale no, może dzisiaj coś tam może dzisiaj się uda tam stanąć. Słuchajcie, miejscówka jest tak wypasiona, że tak. Mamy nawet toalety. Nawet są toalety, bardzo czyste. Czyściutkie, papier toaletowy, mydełko, wszystko w środku. Tak, bardzo czyste. Wyczyszczone, bardzo fajnie. Także no. Naprawdę miejsce. Super. Także Olympus. Widzicie, czasami nie ma się co spinać. Trzeba sobie zawsze myśleć. Ja się trochę denerwowałem już, bo ciężko już było jeździć. Tak, bo już jechaliśmy taką drogą, że w ogóle nic nie było. No. Nawet były tylko pola i po prostu obrośnięte takim żywopłotem. Nie było tak. Nawet gdzie zjechać kompletnie. Ale się nie poddaliśmy, stwierdziliśmy, że tak czy siak coś musimy znaleźć. Tak, dokładnie. No i summa summarum wyszło super na spontanie. Jakoś się mieści na szczątek. Tak, są mijanki, także można jechać. O! Tutaj stromy zjazd jest 23 stopnie, ale jakoś pomalutku. Tam się właśnie wyłania daleko Woolacombe. Może nam to tam pozwoli się minąć. No już dojechaliśmy, teraz się pakujemy, czyli jakieś jedzonko, chłodne napoje i idziemy na tą piękną plażę. Plaża jest niesamowita. Znaleźliśmy taki parking koło miejscowości Woolacombe. Tam na dole jest plaża, także wystarczy tylko zejść na dół. Jest tutaj około 600 miejsc, o ile dobrze pamiętam. 8 funtów parking za cały dzień. Można wjeżdżać, wyjeżdżać z tego parkingu w ciągu dnia. Dostaje się taki bilet i po prostu możecie sobie tu z niego korzystać cały dzień. A widok jest naprawdę fantastyczny. I zejście do plaży jest od razu tutaj z tego parkingu. A tam właśnie idziemy plażować cały dzień. A plaża Woolacombe została uznana przez ostatnie 2 lata z rzędu za najpiękniejszą plażę w Wielkiej Brytanii. No, warto tu przyjechać. Tak, rozciąga się na długość 3 mil, także miejsca jest dla każdego. Dla każdego. Mimo, że jest dużo osób, dużo jest ludzi tutaj na parkingu, dużo ludzi na plaży, to ciągle jest ogromna przestrzeń.
co jest, co jest fajne, dlatego że no, jest, nie lubimy takiego tłoku. Tak, tak, dokładnie. Nawet jak jest dużo ludzi, jest bardzo gorąco, tak, to i tak tej przestrzeni jest wystarczająco dla każdego. Można sobie znaleźć ustronne miejsce. Także lecimy za żywotką kąpieli słonecznej. Of our love. Days gone fading, hearts still aching. Woda jest super ciepła. Zaraz chyba idę się wykąpać. Są i surferzy. Ogólnie się dzieje, fajnie jest. Przez 800 lat ta plaża była własnością rodziny Chichesterów. Dopiero w 1948 roku została wykupiona przez kolejnego właściciela za 12 tysięcy funtów. Taka ciekawostka. I teraz już w sumie nie mogłem znaleźć więcej informacji, czy ta plaża dalej jest plażą prywatną, czy może już została wykupiona przez Urząd Miasta. Ale taka ciekawostka. Fajnie by było mieć taką plażę, co na ten temat myślicie? Na tej plaży, którą widzicie, przypominam, Ulacombe Beach, trenowali amerykańscy żołnierze do desantu na Normandię. Także wyobraźcie sobie teraz małe stateczki na tafli morza i biegnących żołnierzy, którzy trenowali po prostu desant. No a mają gdzie trenować? Ponad 3 mile długości, jak już wiecie. Taka ciekawostka. No i szybki update, słuchajcie, naszej baterii. Jak wiecie, przed wyjazdem wyłączyłem panele słoneczne. No i w tym momencie wskazuje 12,7 V. I dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, na ile nam jeszcze starczy. Używamy wszystkiego normalnie, tak jak zawsze, czyli ładujemy cały sprzęt, grzejemy wodę w bojlerze elektrycznie, nie używamy gazu do tego. Światełka, ładowanie telefonów. No i jak na razie jest ok. Dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, na ile nam jeszcze starczy. No my już dzisiaj będziemy kończyć tego vloga. Właśnie siedzimy tu i podziwiamy zachód słońca. Patrzcie, jaki piękny. Tak. Do zobaczenia za tydzień. Dzięki, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Zapraszamy do odwiedzenia naszego Instagrama i Facebooka. Także do następnego, słuchajcie. Widzimy się za tydzień. Pa. Trzymajcie się. Hejka! Hej!